Cześć, tutaj Bartek 5017 i oto już jest nasz 23 odcinek z serii Zagrajmy w Mroczne Wieki. W ostatnim odcinku oblegaliśmy Cieszyn i w tym odcinku mam nadzieję, że zajmiemy go doszczętnie i bezspornie przyłączymy do naszych ziem. Królestwo Polskie całkowicie już pokonane. Próbuję już i wyzwoliliśmy. Teraz proponujemy pokój, wprowadzamy, otrzymujemy i mamy Cieszyn. Już mamy. Teraz pokonujemy już niedobitki Królestwa Polski. W Sambii mamy mały zamek, to się bardzo cieszę. Królestwo Polskie z naszym tutaj potęgą nie ma szans. Czyli jest 379. Niech oni poczekają, albo najwyżej tych zaatakują w Słupsku. No to pokonujemy już dosyć taką z głównych armii i idziemy na Opole. Hrabstwo Plauen nam wspomogło, pokonaliśmy. Teraz Królestwo Polskie trzeba znowu pokonać. Albo zostańmy w krakowskim i przejmiemy Kraków. Jeśli dobrze to rozegramy, to zostaniemy królami Polski. Ale to może w przyszłości. 37 to ludzi przeciwko 4000, to nie ma co. O, ale 600 już to dosyć dobrze. Wóz naszych wojsk został ranny. Milzastak Bejdras ma poważną ranę. Czekamy jeszcze na tego geniusza. Musimy po pierwsze zagarnąć tytuł krakowski i oblegamy Kraków z nadzieją, że przejmiemy go bez dalszych strat. W Pomezanie mamy kronikarstwo. Milzasa mianujemy marszałkiem. Później jego brata mianujemy. Kronikarstwo mamy, to niech szkoła i klasztor. Niech się tam budują. Jeszcze Królestwo Polskie nam nie pomogło. To spokojnie podbijemy Kraków. Wyzwoliliśmy Kraków i występujemy o wprowadzenie nas jako Krakowa. I Królestwo Polskie oficjalnie przestało istnieć. Jeszcze nie możemy być królami Polski. Ile nam brakuje jeszcze tych? Mamy 8 tych i musimy mieć co najmniej ponad 50%. A 8, czyli powinniśmy mieć 12 prowincji, czyli jeszcze 4. Czyli co najmniej arcybiskupstwo krakowskie i Wielkopolska. Nie będę bez sensu tracił prestiż. Może uda się ich zwasalizować. Rozwiązujemy i cieszymy się zdobytym Krakowem. A, zapomnieliśmy, że Płock, że tutaj jeszcze się biją. No, spokojnie, 700 idzie na pomoc do Słupska. Bo ciągle się bijemy z Płockiem. O!
To nawet by mogło być ciekawe, bo to jest... A, spokojnie. Spokojnie nawet. Tutaj 1000 idzie na niego. I on też idzie na niego. A ten idzie wspomóc tego tutaj walczącego już. Po prostu pokonanego już. Szkoda już. I... Ha. I spokojnie pokonujemy. Ale trochę nieźle stracimy na tym. I atakujemy. Z kim w ogóle walczymy też? Z Krasłem Płock. Krasło Płock już prosi o rozejm. Nie ma tak, nie ma. Trzeba szybko dostać się tam. Trzeba szybko opanować i zagarnąć księstwo Płock i księstwo Czersk, Krawstwo Czersk. Budos Pomezani zostaje naszym głównym marszałkiem, bo jest znacznie lepszy od naszego dotychczasowego. Połącz i spokojnie, za chwilę opanujemy Płock. Jeśli tam dotrzemy... O, oj, oj! Kto? Henisz von Thuringen. Aj, aj, aj! Teraz zapewne on przejmie ziemię. Aj. Źle. Teraz trzeba tylko czekać na pokój między nimi i później znowu próbować to odbić. 4000 atakuje. Jak widzę, tutaj księstwo Bawaria nieźle tutaj nam pomogło. Czersk już podbijamy. Właściwie już jest nasz. I wracamy do Płocka. Odmów, my chcemy wszystko. No to już jesteśmy w Płocku i spokojnie podbijamy go. Mamy raczej złą reputację, nadzwyczaj niewierny i wyzwoliliśmy Płock. No to wystąp o pokój. Nie ma żadnego nic, to nie ma nic. Możemy już być królem? Nie, jeszcze nie. Królem Polski będziemy mogli być jeszcze dwie prowincje, czyli Sandomierz. Na razie uspokójmy wszystko. I najwyżej naszym córkom daj... Nie, zostawmy tak jak jest. No to oficjalnie Królestwo Polskie przestało istnieć. Jesteśmy raczej jedynym możliwym królem Polski. Jeśli nam się uda zwasalizować Sącz i Sandomierz, to będzie dobrze. Od hrabiego Śląska po księcia Prus, a skończywszy na królu Polski. Ale poczekajmy. Na pewno nie przyjmą naszej propozycji. Poczekajmy. Czas leczy rany, a w tym wypadku nasi żołnierze się przynajmniej zregenerują. A i tak mamy dużo pieniążków. A dzięki temu, że mamy tak dużo prowincji, to jeszcze lepiej mieć równowagę, prawo zwyczajowe, szkołę i klasztory i oczywiście architekturę kościół. Lokalne jarmarki w krakowskim. Tutaj widzę, że ma kopalnię, kościół parafialny i mały zamek. Ja bym chciał tam do Krakowa się przenieść, bo
pomazania to mamy znacznie mniej od tego. Ale mamy dostęp do wody. A to jest prawie identycznie jak Górny Śląsk. Jak widzę plemię jaćwingowe, to i nieźle. Daje popalić wszystkim. Oj, oj, oj. Z reputacji tracimy lojalność naszej matki, ale powinna przecież być lojalna wobec nas. Mamy raczej złą reputację, to każdy wie. Kontrolujemy 9, a powinniśmy tylko 5. Drobne domy kupieckie. Splądrowali na pewno Bawarczycy. Bogu miła, jak kształcimy? Na dworze. Okej, okay, od razu powiedziałem, że Kraków splądrowany, a tutaj od razu już skończone plądrowanie. Czyli bardzo dobrze, ale ciągle jest bieda. Bieda jest. I Ermengilda znowu ma dziecko. Może jakiś fajny drugi syn się przyda. O! Mamy raczej złą reputację, to źle. O, Sambia, mały zamek. A, zapomniałem o Płocku, to fajnie. Spokojnie, tu i rozbudowujemy Płock. Niech tam trochę armii przybędzie. Duchowieństwo wnosi o pomoc w trudnych czasach. Przekaż datki ubogim. Wtedy dzięki temu nie straci. Dzięki temu duchowieństwo będzie nam bardziej wierne. A po drugie, nie będzie chciało. Będziemy mieć jeszcze. Będziemy bardziej pobożni, przez co będziemy bardziej lubiani. Co się tak długo buduje przez 165 miesięcy, bo nie rozumiem. Gród? Co się tam buduje? Nie wiem. Okej. Okay. Rozbudowaną sieć drogową budujemy i już jest 20 miesięcy. Zapewne zaczął, kiedy była jakaś tam cholera albo coś i nie przestawiło. Kanclerz nasz ma chorobę, ale i tak niezbyt stracił. Jakub Bogoria ma ten, Jadwiga. Zostajemy przy naszych tych. Gdańsk ma 7 sztuk wyzwolonych w swoim repertuarze. Kościół parafialny chyba nigdy nie zdobędziemy. Przynajmniej gospodarkę trójpolową by się chciało zdobyć. Prestiż trochę jest. Mamy raczej złą reputację. Napastnie udzielne księstwo odmawiamy, Imperium Bizantyna sobie poradzi. Kalisz byśmy dobrze zdobyli. Zaproponuję wasalizację, a jak się nie zgodzi, to go zaatakujemy wszystkimi siłami, a oczywiście naszymi. Zgadzasz się czy nie? No dobrze. Zagarniamy Krasku Kalisz i mobilizujemy armię. I wysyłamy naszą wielką armię przeciwko jednemu małemu hrabstwu. Jestem bardzo ciekawy, kto wygra. Hrabstwo Kalisz walczy z księstwem Prus, księstwem Turynki i królestwem Niemców. Już dostaliśmy się tam do tego. Westylia ma głupoty dymologiczną. Mamy córkę Helenę. 4 córki już mamy i mamy tylko jednego dziedzica, czyli najpewniej czwartym już włostowicem na tronie polskim będzie Bogumił. Panie, wyzwoliliśmy Kalisz, to dobrze. To bardzo dobrze nawet. Nie wprowadzamy. Jeszcze dzięki temu
zyskujemy następną prowincję. Jeszcze nie możemy.